Koniec września to dobry czas, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja w żłobku miejskim, jeżeli chodzi o miejsca czy ewentualny brak miejsc dla dzieci. Obecnie na liście rezerwowej znajduje się jedynie dwoje dzieci i to rodziców niepracujących. Sytuacja demograficzna w gminie Polkowice jest monitorowana. Wygląda na to, że program 500+ w Polkowicach nie przyniósł żadnych zmian, a nawet obserwuje się, że dzieci z roku na rok rodzi się mniej. W naszym żłobeczku pobytuje 177 dzieci na stałe. My oczywiście z roku na rok obserwujemy ilość urodzeń, ponieważ jakby sukcesywnie od lat zwiększaliśmy ilość miejsc i uzależnialiśmy od tego, ile dzieci się rodzi, jakie też jest zapotrzebowanie generalnie na rynku. Od 3 lat ta sytuacja jest bardzo stabilna, wręcz można by było powiedzieć, że minimalnie zmniejsza się ilość urodzin w Polkowicach. W roku 16 było 303 urodzenia, w roku 17 294, natomiast w tym roku do połowy roku było jeszcze o 10 miejsc w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego. Bez względu jednak na sytuację demograficzną, miejsc w żłobku przybywa. W 2011 roku przybyło ich 32, a po rozbudowie w 2013 roku zwiększyła się ta liczba o kolejnych 47 miejsc. I wygląda na to, że na chwilę obecną jest ich wystarczająca liczba, bo w zasadzie przyjęte zostały wszystkie dzieci. Na liście rezerwowej mieliśmy dzieci podzielone na młodszą grupę i na starszą grupę. To do tej starszej grupy już nie ma ani jednego dziecka na liście rezerwowej. Natomiast na liście rezerwowej do grupy młodszej jest dwoje dzieci takich, które oczekują na miejsce pobytu jakby od zaraz, z tym, że ci rodzice są niepracujący i oni uzależniają to, czy dzieci mogłyby się przyjąć, czy nie, od tego, czy podejmą pracę, czy nie, no bo wtedy by mogli podjąć zatrudnienie i oddać dziecko do żłobka. Nie każde dziecko, którego rodzice ubiegają się o miejsce w żłobku, adoptuje się do nowych warunków. Dlatego koniec września jest zwykle tym czasem, kiedy wiadomo już, ile dzieci rzeczywiście w żłobku będzie przebywać. Część rodziców, którzy zapisują dzieci do żłobka, to zapisują tak na wszelki wypadek. I te dzieci jakby w pierwszej rekrutacji się dostają, ale rodzice wycofują się, ponieważ chcą, żeby dziecko było na liście rezerwowej. Na taką okoliczność się dostało, gdyby na przykład babcia się rozchorowała, która się zajmuje dzieckiem, albo gdyby jakaś sytuacja w rodzinie się zmieniła. No generalnie, gdyby nie miał się kto dzieckiem w domu zajmować. Są też tacy rodzice, którzy najzwyczajniej w świecie się przeprowadzają. No i w związku z tym już tego miejsca pobytu nie potrzebują. Zdarzają się sytuacje, że w międzyczasie pojawi się drugie dzieciątko w domu, więc mama korzysta z urlopu macierzyńskiego i też chce, żeby to starsze dziecko przebywało w domu. No i też są takie sytuacje, że rodzice nie wytrzymują tej adaptacji, że jednak decydują, że może jednak dziecko zostanie w domu, bo dziecko rano nie współpracuje, płacze, jak rodzic ma taką pracę, że nie może się spóźnić, no to jest to na pewno bardzo stresujące, a jeżeli jest ktoś, kto może się zająć tym dzieckiem, no to wtedy rodzice również rezygnują. Żłobek miejski nie jest jedyną placówką sprawującą opiekę nad najmłodszymi dziećmi w Polkowicach. Przypomnijmy, że przy ulicy Górnej funkcjonuje klubik dziecięcy i tam są jeszcze wolne miejsca.